kupujcie tej gry, kurwa, z***a, nie kupujcie tej gry. Poważnie mam mówić. Patrzcie, kabrutka. FIFA 22. Ceny game. O Jezu, Smokowski będzie nam komentował. Smokowski będzie komentował, muszę to wyłączyć. FC Dresiki, Goster. Gostera mamy, widzowie. Ma też łoniaki Williamsa. O Jezu, Smokowski jeszcze, spokojnie. Znaczy nie, no Smokowski jest super, tylko ja nie lubię komentarza, o to mi chodzi. Okej. Zaczynamy, FC Ulanie, pierwszy sparingowy mecz z FC Dresiki. To może być ciężki mecz, FC Dresiki są faworytami. Wiemy, jak jest FC Ulanie, bez zwycięstwa jeszcze. Marcelo, Umtiti, the fucking wall, podaje teraz do Langleta. Debiutant w tym momencie na prawej to jest Pereira, Pena, przepraszam. Pena, Munian, cofa do Lamara, przepraszam, podaje do Lamara, to też jest nowy zawodnik. Przed Sevilla do nas, przed Atletico Madryt. Ajajaj. A spokojnie. O nie, zupodanie, spokojnie. Bardzo ładnie. Ale po co ten faul, Umtiti, na spokojnie. Dużo nerwów, dużo nerwów. Nie, panowie, czemu tak tracimy? Niedobrze, niedobrze. Williams! Kawaminga u niego. Nowy obrońca, świetnie Pena, dobra szybkość, to mi się podoba. Panowie, jak będzie 0-3, to będzie wielki sukces dla nas i spalony. Ale puścił sędzia grę. Wulej ucieka, spalony, spalony niestety. Kurwa mać. Ładna obrona Umtiti, ale znowu faul. Dlaczego tam gwizdę takie rzeczy? Szkoda. Dobra, ładny odbiór. Munian wychodzi. Ja do środka. Ucieka Modric do Muniana. Hiszpan ładnie się rozpędza, to może być bardzo ładna akcja. Munian! Kurwa mać. Burki to broni, ale ładnie Munian, pierwszy strzał. Brazylijczyk niestety z takim lekkim błędem. Źle wchodzi w ten mecz. Munian. Do Wuleja. Munian! Mocny strzał! Ależ Hiszpan przymierzył. On nie jest od tej roli. To on nie jest strzelcem. Ale pakuje ten nos do awarki. Modric! Niestety, no. Filip musi tutaj wprowadzić kilka zmian. Ojej! Ależ się daliśmy zrobić. Nie! Dlaczego karny? Ajajaj, no i niestety. Neto, Neto, niestety oszukany, 2-0 już. Ale dobrze, nie jest źle, mamy strzały na bramkę. Jestem zadowolony z gry. Modric, Williams, Munian, elegancko, Lamar i nabicie. Mamy akcję tak, ze straty i z karnego, więc panowie, dla mnie jest 0-0, chłopaki. Gramy swoje, Umtiti, Pulej, źle zaadresowane podanie przez Chińczyka. Ale odbiera piłkę, rehabilituje się. Lamar, szuka Williamsa! Łoniaki Williams, kurwa mać! Co? Do tyłu podałem! Po takim świetnym driblingu podaję do tyłu. Wulej, wypuszczony Chińczyk, spalony! Kurwa mać! Szkoda. Oj, tutaj jest chyba lekko podcięty. Walka, Asensión, Pena z Williamsem, walka w park. Świetnie sobie radzi debiutant z Hiszpanii. Modric do Williamsa, szuka Wuleja. Tylko jak tu zagrać, ten Chińczyk jest kurwa nieporadny dzisiaj. Ale bardzo ładnie panowie gramy, to mi się podoba. Bardzo ładnie gramy, fajnie się dzieje. No wynik jak zwykle nie nasz. Ładnie Wulej rozciąga, klatka piersiowa, Lemar szuka, celownik przymierza, nabija niestety. Wulej! Kurwa mać! Ja pierdolę, jak to może być trafione? Kurwa mać! Wulej! Marcelo! Lamar! Munian! Kurwa Wulej! Kurwa schodzisz! Pierdoli mnie to, schodzisz! Ostatni raz, dostałeś kurwa szansę, wyjebane mam w ciebie. Dobra, trenerze, ostatni raz, proszę nie zajmuj mnie! Dobra. Dobra, zostawię cię Wulej, zostawię cię ostatni raz, ale jak mówię, no przez ciebie przegrywamy mecz tak naprawdę. Naprawdę, no serio. Kurwa, powinno być 1-0, ja pierdolę. Zarabiasz na tym, że masz strzelać w polu karnym bramki. Kurwa, no był bramkarz tylko, nawet bramkę nie trafiłeś. Co to jest? Kurwa mać, panowie! Za oczywiste to wszystko jest, jakby chcecie tak grać. Jesteśmy najgorsi, kurwa.
Dobra, panowie, nic się nie dzieje. Mi się podoba, jak gracie, tylko nie podoba mi się wynik, tak? To jakbyś chodził do roboty, ale nie dostawał wypłaty. Wiesz, robicie coś, ale nie zarabiacie. Zróbmy jakiś zarobek, zróbmy 2-1 chociaż, 3-1. Zróbmy, kurwa, taki fajny wynik, że strzelaliśmy, że próbowaliśmy, no. Dobrze, panowie, dobrze, ale musimy zacząć grać w futbol, tak? O, ja nawet już nie krzyczę, bo to nie ma sensu. Kurwa, taką akcję zrobić i taką pizdę zagrać, to się w głowie nie mieści. Panowie, to się naprawdę w głowie nie mieści mieć takie sytuacje. Kurwa, oni kury w kurniku by nie znaleźli. Serio, naprawdę jest źle, źle to wygląda. José Rudy napierdala swoim skurzonym notesem, jak to zwykle bywało. Wszystko wraca do normy. Czyli jest, mamy grę, ale nie mamy wyniku, no. Znaczy, my go nigdy nie mieliśmy, tak? Munian! Ja pierdziula! Saul, wchodzisz! Gol! Gol! Saul! Pierwszy kontakt z piłką! I to jest strzał na bramkę! W prawy górny róg! Świetnie! Mamy to, 2-1! Saul, brawo, brawo! Jaki spalony, jesteś biebnięty! Okej, okay, Asensión. Za niego wejdzie na prawą pomoc Kubo. Foden za Modricia. Ndie wejdzie za Lemara i zobaczyć. A, już nie mam więcej zmian, dobra. 2-1 FC Ulani, czy to może być historyczny, wielki remis? A czy to już jest wielka historia, bo strzelamy bramkę z akcji w tym sezonie. Bramkarz, świetnie! Blokuj! Aj, szkoda, po takich dobitkach. Panowie, źle to wygląda w obronie, no. Wulej! Kurwa mać! Saul! Świetnie Burki broni. Czy jest niedosyt po tym meczu? No jest kolosalny niedosyt. Kolosalny niedosyt. Foden. Oj, za długo. Foden. Williams. Williams, aj, po palcach Burkiego. Huf, no nic, FC Ulani 4-1. Może teraz jakaś akcja. Taka fuse, Kubo! Ansu Fati rozpędzony, ale już chyba trochę zmęczony. No ale w tym meczu miał zrobić, co miał zrobić. Taka fuse, Kubo, ładnie górą. Do Wuleja. Ten sprytnie rozciąga i się wiesz... Mógł strzelać! Ajajaj, broni chłop wszystko, no jest dobry. Albo ja też mam chujowe wykończenie, ale ładnie, no 4-1 schodzimy z boiska, to był sparing, panowie, więc pamiętajcie, no wiele do wyciągnięcia lekcji, wiele do wyciągnięcia jest jeszcze. Z tej lekcji znaczy się. Kurwa! Jaki pierdziele, ale dzień. Nic się nie dzieje, panowie, nic się nie dzieje, trudno. Ansu Fati. Może być bohater dzisiejszego spotkania. No i brawo, no, znaczy brawo, nie brawo, 4-1. Ale po dobrej grze, panowie, no. Czy ktoś w tym klubie może być gorszy od trenera? No może być, bramkarz. Bramkarz jest słaby, netto jego pozycja. Nawet kibicy coś tam w tle słyszę, że coś gadają. Do zmiany jest. Ale... no, fajnie mi się grało, tylko szkoda, bo 4-1 jesteśmy na pizdę. Ale lepiej to wygląda, na pewno FC Ulani lepiej wygląda, widzowie, co o tym myślicie? Lecimy kolejny mecz, wiadomo, bez zatrzymywania się, kolejny meczik i dopiero potem paczki. Kiedy wygramy mecz, otwieramy paczki. Lecimy dalej, ja widzę potencjał w tej ekipie. Okej. Okay. Jak można przegrać... No ja tak gram FIFA, no stary, no nie udało się, to jest tylko gierka, wyluzuj, mordziu. Bardziej skupiamy się na aspekcie, wiesz, roleplayingowym FC Ulani. Ale jest trochę lepiej, trochę potrenowałem. Kto wie, czy dzisiaj nie będzie pierwsze zwycięstwo. Moet Madrid. To chyba Polak. Tylko Polacy mają takie fajne, dźwięczne nazwy i jeszcze fajnie wymyślone.
Moet Madrid, FC Ulanie, kolejne spotkanie sparingowe w szóstej lidze, dziewiątek na Orlikach. Marcelo do Umtiti'ego. Po ostatniej porażce 4-1 trener powiedział wyraźnie: jestem zadowolony z gry, nie jestem zadowolony z wyniku. Czy to się wszystko zmieni? To się musi zmienić, jeśli chce jeszcze trzymać tą posadę. Utrata piłki. Na razie obrona jak zwykle dziurawa. Powiedz, powiedz, nie masz szybkiego, kogoś mocnego? Wejdź mu ciałem, nie bój się. Świetnie, Laglet, ale dalej jest przy piłce przeciwnik. Alan. Panowie, spokojnie, bo ci nam podawał nam tutaj. Easy, easy, ładnie, ładnie. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Będziemy korygować ten skład, pamiętaj, na bieżąco. Munian w roli napastnika. Urywa się Wulej. Wulej! Gol! Mamy bramkę! Chińczyk otwiera wynik spotkania! 1-0, 10 minuta! Brawo! Zobaczcie to! Prawa noga, mocne uderzenie przy słupku! Świetnie! Brawo, brawo, brawo! I trzymajmy to, trzymajmy to! Jezus. Bailey. Anglicy nie wiedzą, co się dzieje. Rüdiger. Alex Telles. Alan próbują znaleźć tutaj sposób, jak wtargnąć do... Wow, Werner! Werner Bros sprytnie, ale zatrzymał tą akcję. Straciło na swoje tempo. I strata piłki. Langlet, Umtiti. Obrońcy świetnie z Barcelony rozgrywają. Modric będzie szukał teraz Chińczyka. Williams, ale przytrzymanie lekko. Inteligentnie, inteligentnie. Williams! Oj, ładnie. Mendy to broni. Mogło to się zakończyć bramką, tak naprawdę. Walka w powietrze. Foden, Foden prowadzi teraz piłkę, ale nie ma partnerów, będzie musiał zablokować, będzie musiał poczekać, a tam już jest Munian i Williams, Asensio, rzutka w pole karne, tam jest Wulej, ale niestety nie sięgnął czupryną tej piłki, a było blisko, bo to mogła być bramka. Rüdiger, Marcelo, Foden, znowu zagrywa, znowu kiwkuje, spokojnie panowie, nisko na nogach, Bailey, podejdź, ładnie, aj, przewrócił się, Bailey dalej przy futbolówce, czy będzie próbował? Będzie wodził za nos naszych obrońców, ale tu jest oczywiście niezawodny Marcelo z Lemachem. Rozgrywają, Munian wypuszcza Wuleja. O, ależ podanie! Great pass from Wojnaki Williams. I spokojnie, spokojnie, grajmy. O, sprytnie. Szukał bardziej afery w tym podaniu, niż raczej miał kogoś upalowanego, wycelowanego. Wracamy, wracamy. Spokojnie wszyscy. Świetnie, Umtiti na swoim miejscu. Great stopper. Francuski stopper wyjaśnia wszystko. Williams rozgrywając z Modriciem. Szuka lewej strony Lamara, ale nie. Chorwat jak naprawdę tutaj błyszczy zawsze w tym momencie. Zgasł. Zgasł, kurwa. Tym podaniem na pewno nie budzi zaufania zakolowego trenera. Zakolaka. Warner. Gabriel Jesus. Ale jest Umtiti, ale przegrywa, przegrywa. O, Langlet! Interwencja tej połowy w tym momencie. Spokojnie czy mocno? Mocno, mocno. Wulej się rozpęta, ale jest za wolny. Jest za wolny, żeby rywalizować z Gomezem. Lamar, spokojnie. Rozciągajmy. Nie, nie chciałem tam... No skosił naszego chińskiego przyjaciela z trawnikiem. Taki troszkę nieciekawy okres na boisku. Spalony, spalony. Brawo, brawo dla sędziego. I króciutko rozgrywamy to. Langlet do Pepy, do Penny. Umtiti musi przez środek. Tam już jest Wulej, Williams. I na bok. Modric, znowu strata. Modric do zmiany prawdopodobnie. Nie czuje się w tym meczu dobrze, swobodnie. Langlet, Modric, odbiór we dwójkę. Sprytnie. Lamar, strzał! Ależ zakręcił, Mendy wyciągnął się tutaj jak struna, jak guma od majtek. Rozciągnięcie, Asensio. Ale do Wuleja to będzie. Munian, dobry strzał, byle co, strzelajcie, strzelajcie, byle co. Gol, gol, o tym właśnie mówię, o tym właśnie mówię. Próbować, Clement Langlet i w obronie notuje super wyniki, ale też strzela bramki. Brawo, FC Ulanii 2-0. Czyżby FC Ulanii nie stracą w sparingowych spotkaniach bramki do połowy? Czy to jest możliwe? Kto wie? FC Ulanii świetnie poustawiane. Rudini, José Rudini już miał jakiś plan w głowie. Te mecze wcześniejsze to nie był przypadek. To były lekcje, to były... Ouuu! Pena nie dał się nabrać. Trochę dużo... No, znaczy trochę. Dużo szczęścia. Ale Telles nie ma szans. Z szybkim Asensio. Wypustka i szukamy, szukamy, szukamy.
Jest, za szybko, panowie, za szybko! Mamy piłkę, mamy przestrzeń! Koś. Świetnie, Marcelo. Spokojnie, Lamar. Do Woolleya może, co? Rozciągnijmy to, mamy dużo czasu. Świetnie, Woolley, ale to powinna być nasza piłka, a nie ich out. Cofajmy, cofajmy, ja troszkę defensywny dam. Woolley. Genialne podanie. Munian. Jest, mamy dobry wynik. Udam, że tego nie było. Nie widziałem tego, ale gość co odpierdolił za gówno, to się w głowie nie mieści, nie? Powiedział pod nosem José Ludini, by nie dawać oczywiście złej energii swojemu zawodnikowi. Werner, Werner, kurwa bros! Ale jest oczywiście Umtiti, the fucking wall. Minuta do końca, no to oczywiście inteligentnie przytrzymuje piłkę i mamy pierwszą połowę na 2-0. Brawo! Dobra, widzowie. Chyba pachnie otwieraniem paczek po zwycięstwie. 7-letni Maciek nie ma za dużo do powiedzenia. Dzisiaj akurat nie miał ostatnich dwóch WF-ów i jest wcześniej w domu i może grać ze mną. Świetnie. Wiem, kiedy grać. Wiem, kiedy grać. Mamy to. 2-0 dla FC Ulani. Rozpoczynają goście. Przepraszam, gospodarze rozpoczynają. Tak, bo my gramy na wyjeździe. Nie, my gramy u siebie, kurwa. Tak, rozpoczynają goście. Klepeczka, będą szukać jakiegoś nowego punktu. No i na pewno będziemy się mogli spodziewać bramki kontaktowej. O ile FC Ulani zrobi błąd w tej obronie, na razie jest bezbłędna. Lamach rozpędza Woolleya, ten przyjmuje piłkę. Aj, no niestety, tutaj fizycznie źle wygląda Chińczyk. W porównaniu tak z silnymi, rosłymi, angielskimi obrońcami. Ładny piruecik Fodena. Dokładne podanie do Wernera. Niesamowicie szybki Niemiec. Kurwa mać, podanie na spalonym. Na spalonym. Na spalonym był! No co, czemu nie gwizdasz? Kurwa, co to się stało? Ja pierdolę! I on się jeszcze cieszy, jebany debil! Co ten zrobił bramkarz? Bramkarz to wbił, kurwa! Ja pierdolę! To jest niemożliwe, co on odjebał! Marcelo, kurwa! Neto do wyjebania jesteś! Kurwa, no nie wytrzymam, nerwy mnie już biorą! Tyle pracy na marne, kurwa, żeby jakiś debil to wszystko zaprzepaścił, ooo! Oh. Langlet, brawo, brawo! Nie pozwólmy, żeby psychika nas zniszczyła. Bardzo ładnie Umtiti. Dzisiaj jest bardzo inteligentny. Woolley. Potrzebujemy szybszych graczy. Lemar. Kurwa, Lemar! Muszę to inaczej przyjmować. Nie na bibit będzie podawał. Wiedziałem, Langlet. Modric. Chorwat nie potrafi jakimś dłuższym podaniem się tu popisać. Wszystko na krótko jest grane. Williams. Kogo on szuka? Woolleya. Gra górną, kurwa, na 1,50 m chłopa, nie? Zajebiste życie. Kurwa mać, co chłop zagrał? To jest niedorzeczne, co się w tym wyprawia. Widzicie, kogo oni mają z przodu? Warnera, Brosa, wszystkich mocnych graczy. Williams! Kurwa, no taki strzał! Widzowie! Kaftan, kaftan, zabierzcie mi tą grę. No i co? I kto, kto tu jest? Wy go zapraszacie do siebie do domu. Ładne podanie. Ładnie rozciągnięcie, Woolley ma piłkę. Inteligentne rozciągnięcie, świetnie, świetnie, świetnie. Ascension już jest, szuka Williamsa. Wrzutka w pole karne, zamknięcie, niestety Lamar jest za niski, ale szybko. Pracuj, pracuj, pracuj. Mamy to, mamy pracę, Lamar, czy będziesz szukał strzału? Lamar, miejsce, Lamar obok słupka. Ja mogłem zwolnić przy tym strzale. 20 minut do końca, to niespewny wynik, nienawidzę takiego wyniku. Gabriel Jesus. Bailey. Bailey, Foden, Marcelo genialny, odprowadził obydwóch przeciwników, razem z nimi podążał, nie musimy się, kurwa mać, co ty grasz? Inaczej wciskałem, widzowie, inaczej wciskałem. Warner, Langlet, nie, 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 nie róbmy takich rzeczy, ależ byłyby tu akcje, Neto, Woolley, nie ma straty. Nie no, co gość kurwa się piłki dotknie, to traci ją. Pokażę wam moje inne rozwiązanie. Tajna. Endie. I Ascension. A środkowy obrońca damy sobie Saula. Saul już raz wszedł i popisał się. Więc kto wie, czy teraz nie popisze się. Ojej. Lewa noga, świetnie taka Fuso Kubo na czas. Faul.
Nie umiem strzelać wolnych. Ale pokażę takie zagrywkę. O. Na czas właśnie, o to chodziło. Dokładnie w tego bucika celowałem. Dobrze, dobrze. Pracujemy ładnie w Ceulani. A ko tam jest? A ko tam jest? Dobra, nie wyjdą już. Brawo. Brawo, FC Ulani. Pierwsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo. Mamy to. Brawo. Niesamowicie. No nie wiem, co powiedzieć, bo nie spodziewałem się, że tak szybko zaczniemy wygrywać. I tu piękna bramka otwierająca Wuleja. Warto stawiać do tego zawodnika. Brawo. Uff. Sorry za końcówkę bez komentarza, ale naprawdę tak mnie już, wiecie, zapowietrzenie i tylko na wdechu. Więc mamy to. Mamy to. Moet Madrid. Pierwszy skalp. Dziękuję widzowie, GigaChat, kurwa, na czacie, proste. Dobrze, zaczynamy wielką przygodę w FIFA w takim razie. Sklep, złote paczki, złote kłaczki. Proszę bardzo, dwie paczuszki otwieramy. Środkowy obrońca, Sporto. Wow, Pepe, nieźle. Szkoda, że już nie będzie się, wiesz, jakby łączył z moimi graczami. To jeszcze jakby w Realu. Byłoby spoko, by pasował. A Pepe taki agresor, wiecie, pasowałby do FC Ulani. Podkręciłby chłopaków. Hrabia Doku, 92 tempa, ja pierdolę. I jeszcze jedna paczuszka. Napastnik. Roger. Nie, Rogera nie chcę. Roger, Johnny i Radu, kurwa, jakby ekipa jakaś spod bloku przyszła grać. Edytuj wyjściowy skład. Ja mam bramkarzy, ja mam. Zobaczymy, kogo tu mamy. Alex Remiro, najlepszy Hiszpan z hiszpańskiego klubu. Ja bym dał mu na przykład szansę. Czemu akurat mierzyć w te najlepsze kluby najdroższych? Wiem, widzę Kurtua, widzę, że piszesz mi Kurtua. Ale spróbujmy sobie na testa wziąć chłopaka tutaj, utalentowanego z Hiszpanii. To jest chyba Dziągra w Espaniolu. No, jakiś mocny. Lecimy z tym. Real Sociedad, właśnie, Real Sociedad. O, zagramy teraz z Black People FC. Nieźle. Pozdra Kuba Koksie. Lecimy z tym. Pierwszy meczik po zwycięstwie. Wuley przy futbolówce już otrzymał podanie od Williamsa. Zaczynamy. Munian, Umtiti, jak zwykle przywitanie z futbolówką. To jest taki znany, można powiedzieć, rytuał drużyny FC Ulani, żeby każdy otrzymał podanie, każdy się przywitał z tym kawałkiem napompowanej skóry. Lamach, Wuley, ulala, urwał się Williams. Aj, walka w ciało za Keito. Przynosi zamierzony efekt. Ależ mocny strzał, po co? Ona by wyszła. Williams, akcji. Piena, świetnie, Umtiti, do środka. Załamuje całą akcję. Rozpędzone FC Ulani. Marcelo, kurwa, za szybko. Ale odbiór się zgadza. Do Wuleya. Tak, to było do przewidzenia. Kus prowokował tu w polu karnym. Ładnie. Williams, nie spalcie tego. Williams, ustaw się na nogę, przymierz. Gol, ładnie Hiszpan. No to był bardzo złe 27 minut naszego zespołu. Bardzo złe 27 minut, takie męczące, rwane. Mamy bramkę na odetchnięcie, bardzo ładnie. Łodziaki Williams, rzutka w pole karne. Wuley, o, próbował przewrotką takimi nożycami. Marcelo, walka w powietrzu z kornetem. Ależ to genialnie zrobił Brazylijczyk. Wuley! Cóż za akcja indywidualna Chińczyka, on chyba dziursko założył, takie perfidne. Aj! Wiedziałem, ale spokojnie, genialna gra. Sędzia gwizdą na akcji, brawo. Takie fuse Kubo, myślę, za Wuleya. Pokażę wam bardzo ważną rzecz. Nie pokazałem w tamtym spotkaniu, bo nie mało czasu, tak? A teraz wam pokażę fajną pracę tego zawodnika, jaką wykonywaliśmy przez okres przygotowawczy. Byliśmy w Saragosie na zgrupowaniu i patrzcie, co tu się dzieje. Takie fuse Kubo! Rozpędza się! Dobra. O nie. Podciął sam siebie! Kurwa, ale jaja! Kocham FIFA! Zajebista gierka! Sam swojego chłop podciął! Ale jaja! Czujesz to? Ale bomba!
Witaj, babciu. Brawo, Jerusz Drożny. Koś swojego patrzcie i chuj. No nic, no fifkę ściągaj albo New Worlda. Giereczkę z ziomeczkami i cykamy, nie? Ej, panowie, przejęliście futbolówkę i oddajecie mu prawie strzał. Takie fuzo. Przewiduje nasze zagrania. Pierdolony komputer to jest. Świetnie. Nie na szybko, nie na szybko. Tak jest, oddychamy. Świetnie, cyk. Patrz, gdzie masz wolną pozycję, gdzie możesz koledze zagrać. Tak jest. I wypuśćcie Japończyka, brawo. No i karny, no i karny, brawo. No jak... Czerwona kartka przynajmniej jest, ładnie. Modric! Ależ beznadziejny strzał, no. Czas za szybko, strata. Po odbiorze wybijacie piłkę, jakby cię kurwa ona parzyła. Normalnie, że przypilnuj, że jej przy nodze. Bo wiedzieć jednym chłopie, dryblingiem chłopi, mamy bramkę na 1-1. Jak frajerzy na czerwonej kartce oni grają. Spalony. Zagrałeś mu na spalonym, jak oni grają w dziesiątkę. Kubo, na czas. No i też to jest też spalony? Dobra, Pele, wchodzisz. Kurwa, i wiedziałem. 1-1, ofensywny full, no i chuj. Remisujemy, jak oni w dziesiątkę grają. Panowie, no. Swoje, swoje robimy. Yo! Adam. Cześć, Paris. Ostatnio poznałem mega miłą dziewczynę, ale na drugim spotkaniu powiedziała mi, że mam za duże jaja. Co mam robić? Dorad coś, proszę. 5 zł. Dobra, wariacie. Dziękuję ci serdecznie. Przecież będzie czytane. Sebastian. Takie fuse, Kubo! 2-1 FC Ulani! W 90 minucie meczu. No to jest to. Już gram, już gram. Tu jeszcze obiad wjechał. Akurat jak bramka wpadła, to obiad. Nie! Nie! Bo obiad, 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 kurwa, no widzisz, ja pierdolę. Serio, widzowie, nie miałem pada w ręce, nie miałem pada w ręce. Ja pierdolę. Obiad, obiad. Kurwa mać. Nie Ulani, tylko chujani. Nic się nie stało, zwina na obiad. Nie, to zwina moich obrońców, kurwa. No to jest pyszna ryba, nie? Jebane życie w Ceulani. Zawsze pod górkę. Bo się cieszyłem i odłożyłem pada, nie jak debil. I potem już tylko...